Marzec 45. Z 9. pancerną i 99. mamy zająć most. Jak się przedrzemy, to opór niemiecki załamie się. Pragnę być przy Hazel, przy narodzinach naszego dziecka, ale muszę przekonać Pearsona, żeby dał mi walczyć. Muszę odnaleźć Zussmana. Wiem, że on by mnie ratował. Jeżeli nie wrócę do domu, to czuwaj nad nimi, bracie. Wow, wow. A co ty tu robisz? A jak myślisz? Ryzykujesz. Ej, ja bym tam nie właził. Pearson dawał gaźnik. Dzięki za cynk. No kurwa, jaja sobie robisz. Nie zostawię Zussmana na pastwę. Pozwierzaj się kapelanowi. Tu nie ma miejsca dla gnoja, który nie wypełnia rozkazów. Postąpił pan wbrew rozkazom i nie zostawił swoich ludzi w Kasserin. Cóżeś kurwa powiedział? Słyszał pan. Wypierdalaj, póki jeszcze możesz. Davis mi mówił, to nie twoja wina. Próbowałeś tylko ocalić swój pluton. Spieprzaj! Spieprzaj! Nigdzie się nie wybieram! Spieprzaj, mówię! Nóż kurwa! Miałem rozkaz się wycofać. Ale ja po prostu chciałem się popisać. Powiedziałem ludziom, że utrzymamy przełęcz do przybycia posiłków. Ale te nie nadeszły. Nigdy nie nadeszły. Pewnie masz rację. Skazałem ich na śmierć. Teraz idź. Bez plutonu nie idę. Wydaje ci się, że masz jaja. Spróbuj skupić się na zadaniu, gdy dookoła każdego dnia twoi ludzie padają jak muchy. Turner nigdy nie poddałby się! Turner nie żyje! Niech jego ofiara coś znaczy! Żadna ofiara zbyt wielka! Co ty wiesz o poświęceniu? Nic! Nic, a to? Zwolnienie z honorami podpisane przez Davisa. Mój bilet do domu. Tam mogłem mieć wszystko. Powitanie godne bohatera. Nawet brązową gwiazdę. Ale mam tu jeszcze zadanie. Ciebie chyba pojebało. I to jeszcze jak. Dobra, do szeregu. Sierżancie? Do szeregu, mówię, kurwa. Jeśli chcesz wrócić, to teraz. Nie waż mi się włazić w drogę. Widzę, że rodzina w komplecie. Nie cała. Weźmy ten most i znajdźmy naszego brata. To jest plutonowe. Jeśli Zussman żyje, to po drugiej stronie. Musimy tylko zająć most. No dobra, oto i on! Ostatni most na Renie! Przeprawimy konwój i jesteśmy u Fryca. I pozamiatamy. Wszystko albo nic. No tutaj zmierzaliśmy. Dobra! Za mną, ruchy! Musimy zabezpieczyć wejście na most! Tak jest, sir! Jazda! Hej! Nie próbuj mnie zawieść! Dostałeś drugą szansę! Nie zawiodę. Ruchy! Ruchy!
No, to nie dowiedziemy, nie? To idziemy. Idziemy do wież. Dwie wieże, jak władcy pierścieni. Przypalam! Daniel, zajęło! Zabezpieczyć kurde piętra! Ten to się fajnie kładł na te... Rzucam granat! Czysto. Wyrzucam granat! Ranych jeńców. U nas czysto! Szwaby wysadzą ten most. Musimy ich zatrzymać. Staj, co jest? Rzucają, co mają. Dajcie nam trochę czasu. Zajmiemy się ładunkami. Pójdę na szpicy, a Daniels i Stiles osłonią saperów. Pytania? Gotowi? Idziemy, idziemy! Wy dwaj, zajmijcie się ładunkami pod głównym przedziałem. Szkopy się wycofują! Uwaga, nie wychylać się! Rzucie! Proszę! Most wytrzymał! Masz ten dym, Ajelo? Wytrzymał mnie, panie! Zmiedli swoich własnych ludzi! Wstawać i ruszać się! Wciąż mamy roboty do wykonania! No, oczywiście. Sztukazy!
szwabie się mieści kul. Cały magazynek. Wezmij mościerze, Daniels! Leci granat! Jak zablokowany! Spierdzielaj! Granaty i dymne, Daniels! Rzucam granat! Granat! Sierżancie, wskaż wrogów! Tych tu już nie ma. No i się wykwawiłem. Rzucam granat! Rzucam granat! To już wszyscy! Jadę do Pilsłona. Pilsu czeka na mnie z medalami. Te samoloty za chwilę rozwalą most. Musimy przejąć baterie przeciwlotnicze. Daniels, Howard! Za mną! Ruchy już! Daniels, jak chcesz, mam dla ciebie galak? Ty mi o tym zaporowy! Już! Potrzebuję wrogich pozycji! Dobra, gdzie mam tu iść niby? Biegiem do baterii, Daniels! A, do tego. Broń się mostu! Prosto w cel! Obrót w lewo! Pierwsze!
co chcę! Namierzyli cię, taniec! Nie odpuszczaj! Po lewej! Oberwał i spada! Na pierwszej! No a co tu się... Co tu się odjebało? A to jest niby trafienia, abyś zabił. Przydałyby mi się! Łap! No, jak? Jak? Szybko! Aż Daniel! Dawidu! No dołączam. Co to było? I już koniec. Wychodzą! Wszyscy wstrzymać ogień! Nie strzelać! Poddają się! To koniec. Koniec. Most jest nasz. Tu to nowy Howard. Chyba jestem panu winny przeprosiny. Jesteś mi winny sporo więcej. Zapraszam! Tworzymy historię, kupę. Pierwsi za rok. Czego się gapisz, Frycu? Mamy dane o obozach niemieckich w pobliżu. Davis kazał czekać na zgodę, zanim przystąpimy do wyzwalania. Tak jest, sierżancie. W porządku. Jestem dumny, że nasz pluton pierwszy przekroczył Ren. Konwój zmierza teraz w samo serce Rzeszy. Wojna już niemal wygrana. Nie dla mnie. Nie póki nie znalazłem Zussmana.
Ruszyliśmy z mostu na wschód, przeszukiwać obozy. Myślałem, że wiem, czym jest okrucieństwo. Gówno wiedziałem. Ale jedno jest pewne. Nie sposób zapomnieć tego, co zobaczyłem. Według ocalonych, resztę jeńców, w tym z Osmana, zabrano do mniejszego obozu 3 godziny marszu na wschód. Miałem tylko nadzieję, że Zus jeszcze żyje. No i szukamy Zusmana. Coś czuję, że opuścili okolice. No tak, niestety. Cokolwiek tu się działo, chcieli to ukryć. To byli nasi. Przygotuję aparat. Niech świat się o tym dowie. Traktowali ich tu gorzej niż zwierzęta. Wygląda na to, że byli bici, głodzeni, zmuszani do pracy ponad siły. Tacy byli Niemcy. Tutaj. Naziści wymordowali naszych z zimną krwią. Ogień piekielny nie byłby w stanie wymazać tych zbrodni. Pewnie ich śmierć miała być pokazową karą. Zamordowali najsłabszych, tych, którzy by ich spowalniali. Daniels, spójrz na to. Ślady biegną na pola. Właśnie tam musieli ich poprowadzić. No to idziemy za nimi. Nie robię to sobie nadziei, Piotr. Obiecałem Zusmanowi ratunek. Znajdziemy go, ale nie gwarantuję, że żywego. Sierżancie, idę na szpicy. Zusman! Szybko! Res, strzelaj! Wszystko w życiu zatacza krąg. Ta wojna, zdarzenia z przeszłości. Zupełnie jakby było mi pisane. Najwyższy czas wracać do domu, braciszku. Zginąłeś tam wśród śniegów. Wszystko przeze mnie. Cholera. Idę po ciebie, Zus. Nie umrzesz, bracie. Nie teraz. Nie dziś. No i poznaliśmy pewną historię Reda. Zusman! Zusman!
znowu majacze. Co oni ci? Myślałem, że zostawili nas. Że umrę tutaj całkowicie sam. Napij się. Już dobrze. Zawsze nade mną czuwałeś, Paul. Tak było pewnie i dziś. Tylko jedno trzyma człowieka na nogach w czasie tej długiej drogi. Bracia broni walczący u jego boku. Odpowiedzieliście na wezwanie. Z Wężyn i z Nizin przybyliście walczyć o pokój i wolność. Dziękuję wam. Cały świat dziękuję. Gdziekolwiek będziecie, pamiętajcie. Już na zawsze pozostaniecie braćmi, bohaterami. To na tyle, chłopy. Zusman, chciałbym ci to dał. Tobie się bardziej przyda. Masz dzieciaka. Dzięki, to dla mnie wiele znaczy. Będzie dobrze. Panowie? Queens! Wasz syn marnotrawny powraca! Poradzisz sobie, stary? Wpadnę do Zusmana. Sierżancie? Pan do domu? Armia to mój dom. A ty co, nie zostajesz? Już zatęskniłem za Teksasem. Trzymaj się, farmerze. Trzymam. Powiem synowi, jak walczyłem u boku Pearsona. Wielkiego wodza i pojeba. I to jeszcze jakiego? Jak będziesz w Chicago... Kiedyś będę. Prędzej to ja pierwszy odwiedzę to twoje całe Longview. Wpadaj, kiedy chcesz. Wiesz co? Wtedy jak nas złapali... odebrali nam więcej niż wolność. Choć trzymali więźniów razem, to każdy był sam. Liczyło się tylko to, żeby przetrwać. Ale ty... mogłeś wrócić jako bohater. Czemu zostałeś? Co to za bohater, który nie pomaga? Do końca. Do końca. Tej nocy sen skończył się inaczej. Wróciliśmy do domu. Obaj. Ciągle słyszę tamte wilki, Paul. Czasem nawet je widzę, ale... nauczyłeś mnie z nimi walczyć. To powinno być twoje. Pokazałeś mi, że bohater ryzykuje wszystko, żeby ocalić swojego brata. Jesteś moim bratem i bohaterem. I co? W końcu skończyłem drugi raz tą grę. No... jedna trzeba przyznać, że muzyka Call of Duty to jest... już powtarzająca się po raz enty, jakaś historia wojenna i tak dalej, ale... klimatu... mogą pozazdrościć niejedne hollywoodzkie filmy. Szczególnie te mocne pierdolnięcie na koniec, taki nie rodzaju, że coś wybuchło, że zakończyła się wojna i tak dalej. Takim, jakby to określić, przeszczęśliwym zakończeniem, tylko takim dołującym, zostawiającym dużo do myślenia zakończeniem. Dlatego właśnie
temat II wojny światowej, mimo oklepania przez Medal of Honor, Call of Duty i multum innych gier, według mnie nie jest aż tak złym, że tak powiem, tematem do zrobienia naprawdę dobrej historii, tak jak pokazał to epilog. Jak pokazała sama ta historia. Długo zbierałem się, żeby zakończyć po raz drugi tą grę. Oj tak, bardzo długo. Ale nie żałuję. Naprawdę, fajnie jest wrócić do tej historii, do tych wydarzeń, do tego wszystkiego i zobaczyć te napisy końcowe, posłuchać tej zarębistej ścieżki dźwiękowej, no i sami powiecie, że pomimo tych 3 lat już bodajże, gra trzyma kurwa klimat i poziom. Naprawdę, teraz żeby zrobić dobrą grę jest ciężko, żeby zrobić grę, która się wyróżni na tle innych, jest naprawdę ciężko. Tutaj film na najwyższym poziomie, nawet grafika wygląda naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno. I naprawdę warto w to zagrać. Nawet dla samego single playera, dla fabuły. Czekałem długo, żeby właśnie mieć siły i zebrać bardziej taką ochotę do skończenia. W sensie, żeby to nie było na zasadzie, wymęczę to, skończę i do widzenia. No wiecie, brak czasu, stres, prasa, no i teraz jeszcze Kuba mi zachorował. A mimo to jednak znalazłem te chwile. Znalazłem tu siłę, żeby w końcu powiedziałem sobie, no nie, muszę ograć. Muszę to ograć, tak? Sobie powiedziałem i... Cieszę się, że skończyłem dzisiaj tą grę, naprawdę. 2,5 godziny zajęło mi ostatnie rozdziały gry, bodajże było chyba to 4 misje, jak dobrze pamiętam. Ale nie żałuję. Tak, wszystkie misje w Call of Duty zawsze... misje... Wszystkie kampanie w Call of Duty zawsze były takie 6-7 godzinne na poziomie medium, którym ja grałem. Jednakże Call of Duty WW2 jest jedną z trudniejszych części serii, naprawdę. Nie ukrywajmy tego, że jednak poziom na medium, no sami widzieliście, ginąłem co chwilę. A w Call of Duty ciężko się ogólnie ginęło na medium. Może wy macie jakieś poszerzenia, może ty Rafale byś się coś wypowiedział na temat tej gry. Dajcie w komentarzu teraz. Będę mógł w końcu wyciąć ten fragmenty, zrobić z tego misję w formie odcinków i mieć już za sobą tą historię po raz kolejny. Miałem taką jedną złotą zasadę. Jeżeli gra była warta skończenia, to zawsze oglądam napisy końcowe. Jeśli miała ciekawą fabułę. Ale przyznaj jedną rzecz, że tą grę, nawet jak się nie gra, to się zajebiście ogląda. Jako taki... Specjalnie dlatego, jak są przerywniki filmowe, staram się nic nie mówić, nie odpowiadać na komentarze, bo chcę, żeby cała ta otoczka fabularna była pełni oddana. By ta filmowa została, żeby ją nie naruszyć. Nie kłam.
Czemu nie kłam? Co nie kłam? Przecież wyłączałem mikrofon, żeby filmy zostawić, tak? Co za takim zakaz counter-raka? No, to zaraz po napisach końcowych przygotuj się, odpal się, zaraz wejdę na kanał Stalingrad. Kurde, brakuje mi kolejnej gry z Call of Duty, tu szczerze, w II wojny światowej. Chciałem kupić sobie Black Opsy i WW1, ale jak zobaczyłem cenę, stwierdziłem, nie, stać mi nie. Och, nie, tak trochę starsze gry, a i tak w chuj drogie. Ale cieszę się, że naprawdę mam tą cholerną część już za sobą po raz drugi. Bo jest naprawdę genialna. Może i troszkę momentami przerysowana, ale naprawdę genialna. No to i stać. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach flintę? Chciałbym być taki jak ty, Paul. Pokazałeś mi, że chodzi o walkę, o towarzyszy, a przy odrobinie szczęścia także przeżycie. Nie utraciwszy duszy. I tak właśnie mamy za sobą raz, dwa, trzy, cztery, pięć misji. Skończyłem w 2 godziny i 20 minut niecałe. No.